Czekaj, sąsiad, już idę, już idę. Dobra, dawaj. Dobra, dawaj, jedziemy, sąsiad. A więc... Cześć, siąsku, dajcie z tej strony Darwin, na swoim kolejnym odcinku z FS19 na moim kanale. Jest zaraz ze mną dzisiaj Wałysiek Akadam. A, witam. Czy może powinien ten odwrót powiedzieć, ale dobra. No i co, jak widzicie po tytule Żniwa Słonecznika i Kukurydzy oraz odbiór mojej 40 po remoncie, po malowaniu i przyczepa też tam pojechałem przyczepą, zawiozłem jeszcze, bo tam to były takie brzydkie, a teraz zawiozłem do malowania. Dobra, sąsiad. Jesteśmy. Ten co malował, pojechał do miasta, ale mówił, że tam za stodołem coś powinno być, no to idziemy. Teraz tak, sąsiad, otwórz i zobacz, czy na pewno tam jest. Jest? Dobra. Widzę, jak się jaram, nie? Jezu. Dobra, uwaga. Dawaj tyłem, chodź, dawaj tyłem. Jezu, ale ona jest piękna. Moja 40. Ojeju. To jest jakaś już wymuszana reakcja. Bo my już to z sąsiadem ją robiliśmy. Jak gdzieś światełko już są podłączane. Wszystkie działają, już jest wszystko porobione. Tylko jeszcze takie jest kosmetyczne, czyli kabina, obciążniki z przodu, z tyłu. I coś jeszcze tam pewnie dokładamy. No i widzicie, przyczepa też pojechała, widzicie, już nowy kolorek jest pod 40. No i co, co zostało to powymieniane? Jak widzicie, światła, logo tu, maska została i błotniki pomalowane. Nowe koła dane są R18. Zdjęte są stare, obciążniki z tyłu będzie trzeba nowe dać. Znaczy nowe, odmalowane, ale jeszcze są tam, pojechały do malowania takiego trwalszego, to sąsiad nam pomalował silnik i wszystko, ale pojechały tam jeszcze do piaskowania i tam od razu malują. No i co tu jest porobione? No i światełka, skrzynka, już usunięty jest trunek nasz bogów. Niestety. Jak się obmalowany tutaj nawet jest od skrzyni. Nowe światło jest dane, nowy komin. Nowe tego, oponki mówiłem i wszystko. I zaraz jeszcze do sąsiada przejedziemy i będziemy porównanie zrobimy. To sąsiad, już jedź tym twoim samochodem i już tam się do ciebie na tym głównym podwórku spotkamy, nie? Tam od wjazdu. No. I jedz... Zobaczyć. Tutaj nowiutka. No i stara moja, no. Jak ja się nie umieram. Ale co, słuchaj sąsiad, ty masz 30. Co? No ja mam 30, no. A ja też będę się cieszyć, co? No. Fajny nabytek, kurde. Już... No tak... No nie wiem, chyba już w połowie. No, muszę powiedzieć, że w połowie, znaczy już ona jest na chodzie, ale jeszcze tam błotniki, obciążniki, trzeba jeszcze podkładać kabinę i tak dalej, elektrykę. Tak. Dobra. Uwaga. Pierwsze odpalenie po remoncie, które wy usłyszycie, brzmi ono tak. A, ja podgłośnie, jak specjalnie podgłośnie, nie? Na 100 podgłośnie, niech pokaże swoją moc. Ale ona chodzi. Dobra. No jak nowiutko, musi chodzić. Musi być głośno. No. Jedziemy sobie do sąsiada. A tu zamkniemy sąsiadowi, że taką nam super robotę ogarnął. Ale no, zapłaciliśmy, tu u niego robiliśmy, ale że pożyczył nam w ogóle tu garaż, że mogliśmy jeszcze podziałać tutaj sobie u niego, no to zamkniemy mu jeszcze, ale się z nim rozliczymy. Dobra, i teraz tak, to na prawo jechać do ciebie sąsiad? No, ej. Dobra, jadymy, Jezek się jaram. No. A teraz jeszcze do ciebie sąsiad, zobaczymy, czy światełka działają. Dobrze, że tu jest do ciebie chwilka do podjechania. Czekaj, suj, sąsiad, suj. A pada się tam zawrócić. A i piątka. Na piątce, kurde. Już katuję. No, jak trzeba. No i ty, sąsiad. Tu już coś masz nowego, to ty już od grubej rury. No, jak inaczej? O, to ja zrobię... O, Jezus, jak to będzie piękne zdjęcie. Nie, Adam, mogę iść w drugą stronę koła. O.
Dobra. Mógłbym cię prosić, żebyś zesiadł? Jezu, jak ona wygląda, jak ja się jaram. Już ją wcześniej widziałem, ale jeszcze nie mogę dowiedzieć, że takie coś mamy piękne. No i co, widzicie wizualnie, jak to wygląda, jaka jest różnica. Jeszcze zaczepu to z przodu brakuje, ale to wszystko ze spokojem. Jezus, ale one wyglądają, nie koło siebie. No, tutaj stara, tu jest nowa, no Dobra, Adam, trzeba jest teraz. różnica. Teraz trzeba zobaczyć, czy światła działają. Uwaga, sprzednie. Albo nie, najpierw awaryjne. A, działają. Aż wyjdę i Działają. pokażę. Z tyłu też. Ej, patrzcie, w przyczepie też. A, w przyczepie też. No, jak inaczej. Widać, że jest wszystko fachowo porobione. Z naszym sąsiadem Chociaż nie pięknym. będę ci tu pokazywał. No, dawaj przednie. Wszystko działa. Dawaj przednie. A! Działają, nie? No i jest jak się Tył. jaram. No I dawaj drugie. i Oj ja. A weź podejdź i zahamuj. Zobaczyć, czy w szczepie coś łączą. Dobra, działają. 60, 40 też działają. Dobra, no to co, sąsiad? Jadę do siebie na gospodarstwo. O, no stój, trzeba sąsiad. podejść do twojej. Dziękuję, że pomogłeś w ogóle w tym remoncie, bo Adam mi bardzo pomógł przy tym remoncie w ogóle tych 40, bo bez niego bym się nic nie udało. Cała generalka No. robiona. Zobaczcie, jak to jest idealnie zrobione. Tu mi się tu nie trzęsie, a u Adama to co? Jaka No bida. to jest stary, no kurde, tu proszę, to mnie tutaj to. No jak widzicie, felgi na kość Ale słoniową. sąsiad, no co? No pomagam tobie, a ty mi. No to wiesz. Dobra, no to ja już jadę do siebie na gospodarstwo. No i A co? ja jadę do stacji paliw, bo nie mam paliwa. Jezu, byśmy zarysowali. Nie, Dobra, no to co, Sofia? Co mi się będziesz robił oprócz wyjechania na stację paliw? będę talerzował. Dwa małe pola koło siebie, czyli 23 i 25. I to w sumie chyba wszystko, bo mam długi odcinek z tego, na pewno wyjdzie z kutu. To znaczy z talerzowania. A ty tam sąsiad? No, a ja dzisiaj będzie szef. Będzie koszenie i koszenie kukurydzy oraz słonecznika. No i będzie trzeba się potem na pewno brać za jakieś siewy rzepaku. Już powinny być dawno zrobione, ale że robiliśmy ten remont, to nie mieliśmy kiedy z sąsiadem zrobić siewów rzepaku, więc na pewno będzie trzeba orać w jeden dzień. Sąsiad mi przyjdzie, pomoże i będziemy orać od razu po drzewach i ja już będę wtedy wjeżdżał siewnikiem. No i tak, ja mam pole, planuję zasiać pol numer 71 i chyba 6 rzepakiem. A resztę się jeszcze powymyśli. Ejcie, tu zestaw stoi, zatorek z przyczepami i wsiadam teraz do mojej drugiej rakiety z nowym nabyteczkiem, czyli do bizonka. Sobie już chudy musimy włączyć. Tu zrobimy sobie tak. Chudy. Czy chudy? Okno pomocy. I trzeba podgłośnić troszeczkę teraz. O, właśnie. A, jednak 30 trzeba dać. No, co ty tam, sąsiad? Oprócz tego tankowania twojego. O Jezus, wsiadłem. Aży. Co tam oprócz tego tankowania jeszcze będziesz i talerzowania będziesz porabiał? Czy tylko dzisiaj to wszystko będzie? Będę jeszcze talerzował, no i może tam sąsiad to. Houston? Have problem. Zobacz na bizona. Coś chyba. No nie wiem, czy chciałby ruszyć. To coś jedzie, ale no. To będzie chyba się trzeba widzieć po krótkim cięciu. Ojoj, no chyba po cięciu.
Dobra, słuchajcie, widzimy się po krótkim cięciu. Chyba nie to. O. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, wraz z Adamem jesteśmy po cięciu. I czemu nowy kombajn? Co tu się dzieje? Co tu ten? Byliśmy po ten header. Niestety, header. Bizon nie chciał współpracować, no to tam do tego naszego, tutaj do tej naszej agromy, żeśmy przedzwonili i się spytali, czy mają jakiś kombajn na wypożyczenie. Czekaj. O, właśnie. Czy mają jakiś kombajn na wypożyczenie? Bo nasz nie chce dziorgać. No i jak widzicie, mamy tu kombajn, wypożyczyli nam na. Do mnie, mi w sumie na zbiór rzepaku, znaczy rzepaku, na zbiór kukurydzy i słonecznika. A więc na razie sobie takim sprzętem pokosimy. Ale wraz, no przyszedł ze mną sąsiad, jedzie sobie ze mną, właśnie tu piknie. Mówi, że zrobi sobie przerwę od talerzowania, pojechał ze mną, wsiadł. Właśnie przed chwilą ustawił swój samochodzik i właśnie przyszedł tu do mnie, usiadł i kosimy razem. Sąsiada chyba coś, jakaś chrypa czy coś, bo aż zamilkł. Nie. No i widzicie, Okej. z trzeciej zrobiła nam się czwarta, ponieważ no godzinę to trwało, nie ukrywając. A ten kombajn ma sobą widoczność. Ja na pewno jakbym chciał kupywać, to nie będę kupywać. Ja bym chciał, jak będą testy, to nie. Tylko, że zawsze wyższa wydajność, no ale no. Rosel masz? Nie. Sąsiad, nie o tym gadajmy. Jak sypie? Po słonecznikowemu, czyli tak, nie wiem czy dobrze czy źle, a ty nie widzisz sąsiad? Po zbiorniku? O Jezus, nie Widzę to. tutaj, widzę, ale tutaj. Dobra, uwaga, teraz weźmiemy. Teraz powinien sąsiad widzieć, jak sypie. Sypie. Powiedziałbym, że nie. Najważniejsze, że... Najważniejsze, że mam w ogóle czym kosić, bo tak to by była bieda w kraju, tam ci połowę sąsiad. Widzę w kraju. Dobra, to co sąsiad? Bo robota goni. Mam też... No, robota goni. Niestety, trzeba się zabrać za robotę. Nie ma łatwo. Nie ma ciężko. Jest w sam raz. No my co sobie kosimy? To jest chyba tylko to, co trochę mniej niż bizon. Nie wiem, jakieś 3 metry? Coś takiego. No tak szczerze powiedział, ale przynajmniej tu tryska będzie miała co ciągnąć, bo najpierw na tryskę nasypiemy, później chyba zrobimy 3 cięcia, bo już jest No, późna już się dobrze godzina. będzie układać. Sobie zrobimy 3 cięcia, bo tu połowę może wykoszę i zrobimy po prostu cięcie, może to poza odcinkiem wykoszę coś takiego. Albo kukurydzę w osobnym odcinku wytnę. Znaczy w osobnym odcinku, albo poza odcinkiem. Ja bym był za tym chyba drugim. No, bo to było takie chyba głównie. Chciałem, żeby to był taki właśnie głównie poświęcony remoncie mojej 40-ki, który jak widzicie, moim zdaniem wyszedł wspaniale. Jeszcze raz dziękuję ci za to, że pomagałeś przy tym remoncie, bo gdyby nie ty. Te twoje majsterkowanie przy niej, no to by się nic nie stanęło, nie? Nie no. Nie było aż tak źle. Nie. Dobra, i jak wam powiem, że nie, wydajny jest ten kombajn, bardziej od bizona. Ale nie, za taką słabą No to na widoczność. pewno to jest nutka sztuka. Ale za taką widoczność w tej kabinie, o nie. Co poradzisz? Ale przy tym to jest tak cichutko niż w tym moim bizonie. Widzą to. Przeżytek. Ładnie ten Co, przycisk masz na nutkę joysticku. sztukę i... No, wypożyczoną, no. Ale przynajmniej za sprzedaż tam tej przystawki i wypożyczenie tej zostało mi 13 tysięcy. To jest dobrze. No musi być.
Don't worry. Be a happy. Ale Co, nie. widzimy się po przerwie, bo... No, i co masz? Kurde, duże pole. No czekaj, czekaj sąsiad. Wytnę przynajmniej ten jeden kawałek, ten mniejszy. Żeby przynajmniej wiesz, było co, że jakaś akcja w ogóle jest, nie? No. No kurde, ja bym... byśmy przenieśli na mnie, ale nie mam, kurde. Też tak Ojeju! będę musiał chyba Jeszcze to jest kawałeczek taki OBS-a. pomalutki. OBS-a bym musiał ogarnąć jeszcze. Ale ty spokojnie, sam jeszcze wszystko ogarnię. Ale na spokojem. Live'y będę robił, ale no indywidualnie Sporadycznie. totala. Sporadycznie, no bo tam widziałem Adamowi już pomagałem i tak średnio z prędkością internetu jest. No więc A będę. komputer jest. Mój komputer jest bardzo dobry, tylko że internet mi nie pozwala, a jak nie wiem, czy tam wiecie, czy nie wiecie, internet plus jest no słaby, no. Ja bym właśnie wam polecał Play. Play chyba jest najlepsza, Znaczy nie, ja najlepszą mam na przykład sieć. dotnet i światłowód i jak od live'y to wszystko jest idealne. Ja już wiem może co jest przyczyną Tak, Darek, zrywania ale live'ów światłowód. światłowód, Światłowód, no. ale słuchaj, No. ja wiem, może możliwe wiem od czego mam zrywanie w CS-ie live'ów, kiedy odpalam. Jest to spowodowane tym, że chyba ma za duży bitrate ustawiony, więc może dlatego będą się sobie zmieniać. Jak pisał mi, proponowany jest 2,5. Tylko, że właśnie nie wiem, jak to będzie w Fortnite. Czy Fortnite'a znowu będzie lagowało? Bo tak na razie mi dobrze, bez jakbicie, dobrze, wszystko dobrze działa. I dla wszystkich ludzi, którzy cały czas się pytają, czym nagrywam, streamuję, jest to OBS Studio. Takie coś, co można podnosić. Co się pobiera i można z tego korzystać. No nie wiem, jak to. Ja już wiele razy o tym mówiłem, tylko że jeżeli ktoś jest nowy, no to. No nie, no, by musiał po prostu to opis live'a dodać. Dobra, ale nie. Nie powiem ci, że średnio ten już z tym Też rzepakiem. kilka ludzi tam się pytało już Darka, jak na przykład ja. No, O jak ustawienia poprosić OBS-a. tego, tak, jak poprosić i jak ustawić, nie nas. Na tam na Kochani, słaby albo na dobry. piszecie sobie w YouTube. Piszecie sobie taki franio. Myśli, jak tu ustawić OBS, żeby mi dobrze dziorgał? No to wpadam na taki świetny pomysł. Włączę sobie YouTube, wpisuję ustawienie OBS-a na słaby lub dobry komputer i jest wszystko. Więc jeżeli ktoś nie wie, jeżeli nie ma ktoś ustawionego OBS-a, chce właśnie się w to wejść, to zapraszam na YouTube, jest wiele poradników. Moją karierę na YouTube zaczęłam od samych poradników. Jak dodać to, jak dodać tamto, jak zacząć streamować, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Odcinki już sam wszystko robiłem, ale streamy ustawienia OBS-a pod livestream wszystko macie na YouTube. Dobrze przeliterowałem. Czy dobrze przeliterowałem? Chyba dobrze, nie? Dobra, kochani, sorki, żeby tak troszeczkę pokraśnie jeździć tym kombajnem, ale nie wiem co tu naciskać, wiem tylko gdzie jest odpalanie, zgaszenie i gdzie jest włączanie i włączanie, otwieranie rury i sypanie. Tylko tyle wiem, resztę nie wiem, więc zawsze mogą mi się te przyciski mylić. No, ja już kończę talerzować. No ile sobie tego Pierwszą miałeś, no? pole. Już powoli kończę. I już zaraz będę drugie pole. Nie no, takie pole jest małe. Tutaj koło siebie to mam małe pola.
No. Ja u siebie mam dwa dusze. Jak do ciebie. No widzisz. No, jako tako jest. To masz fajnie, bo masz. Średnio z tym rzepakiem, gdzie powiedzieć, z tym słonecznikiem. Nie będę w niego wchodzić. To jest nieopłacalny biznes. Nie. Dlatego, że 1400 za 1000 litrów dni. Ja już mam 3000. Ponad. Ale to jest dobry. No niby dobry interes, ale no plon jest z tego mały. Ja już mam 3000, ponad 3000 zarobku. Więc no niby nie jest źle, no. No niby nie jest. Dobra, sąsiad, zapraszam tu cię do mnie. Dobra. Ja tylko sobie kombajn wysypię. Chyba. O, właśnie tu się go otwierało ułę. Podjechać się coś. Jo, podjedź mi 40. Ale odpalamy. Ojej. No w sumie też chciałem się. Się karni, sąsiad, karni się. No, tym moim 30 też się. O Kiedy Jezus. powiesz gaz? Dawaj, dawaj, sąsiad. Dobra, zgaś się. Dobra, jeszcze ładnie zrobię zdjęcie. Sąsiad. Dziękuję. Nawet nie musisz mówić. Teraz muszę HUDy wyłączyć. Czekajcie, GST. Tak jest, czekaj. Sąsiad. HUDy. Dobra, słuchajcie, to było. Możesz się sąsiad z powrotem ustawić. A więc to było, słuchajcie, na tyle. Dziękuję za uwagę. Jeżeli się odcinek spodobał, zostawcie łapkę i subika. Instagramy są w opisie. A my wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Nara. Nara.